Stadion Ernesta Pola w Zabrzu, gdzie Górnik, lider ekstraklasy, podejmuje dzisiaj Wisłę Kraków. Chcę zobaczyć, jak wygląda ten mecz od kuchni. W Zabrzu, starym górniczym mieście leżącym w sercu Górnego Śląska, mieszka 170 tysięcy ludzi i wszyscy kibicują Górnikowi. Klub powstał w 1948 roku, a największe sukcesy odnosił w latach 60. i 80. W sumie Górnicy z Zabrza aż 14 razy byli mistrzem Polski. Dzisiaj są w genialnej formie i chcą nawiązać do sukcesów sprzed lat. Stadion Górnika Zabrze i każdy kibic, który kiedykolwiek tu przybył, na pewno słyszał jego głos. Bartek Perek, speaker i rzecznik prasowy Górnika Zabrze. Ile lat już w Górniku pracujesz? No, to jest mój 15 rok w klubie. Oczywiście nie od początku byłem speakerem i rzecznikiem prasowym, no ale generalnie no to już jest kawał czasu z Górnikiem w charakterze pracownika, bo oczywiście w charakterze kibica to od urodzenia. Dzień meczowy wiąże się z wysoką gorączką związaną z organizacją tego wszystkiego. Czy mógłbyś nam przybliżyć, jak to wygląda od strony speakera? Tak naprawdę w dzień meczowy wszyscy pojawiamy się, niezależnie od tego, czy mecz jest o 17, 19 czy 20:30, jak dzisiaj, no tak szybko jak tylko możliwe, o 8 każdy jest w gotowości, bo naprawdę do zrobienia jest bardzo, bardzo dużo. A organizacja takiego spotkania, na którym będzie 12 tysięcy ludzi dziś, no a w tej erze przedcovidowej jeszcze mówiliśmy o drugich tylu kibicach, no to naprawdę jest duże przedsięwzięcie. Żyjemy w tych ciężkich czasach teraz tego koronawirusa i no dość dużo to nam ogranicza przez to, ile osób może wejść tylko na mecze, ale ta atmosfera ciągle jest, prawda? Atmosfera jest jak najbardziej. No dziś po raz drugi w tym sezonie mecz w Zabrzu obejrzy komplet kibiców. Dziś będzie to 12 tysięcy, albowiem udało nam się zwiększyć tą pulę dzięki działaniu zarządu klubu. No i kibice w doskonałych humorach teraz przychodzą na stadion, albowiem nie mówmy tylko o tym sezonie, ale już w poprzednim Górnik bardzo dobrze grał przed własną publicznością, bo ta publiczność, o czym też mówią i piłkarze, i trener, dodaje im skrzydeł. Dlatego prezentując nawet składy drużyn, zawsze w przypadku Górnika Zabrze nie prezentuje wyjściowej jedenastki, prezentuje wyjściową dwunastkę. Osoba, która wszystkim tutaj kieruje, pan prezes. Witam serdecznie, Dariusz Czernik. Chciałem się zapytać o to, jak ogarnąć taki klub jak Górnik Zabrze? Jak tym zarządzać, żeby było tak dobrze, że znajdujecie się teraz na pierwszym miejscu? Jak zarządzać? Otaczać się mądrymi ludźmi, to jest podstawa. Dać im pracować, mieć do nich zaufanie i takich dobierać, żeby nie dość, że się na wszystkim znają, na tym, na czym się znać powinni, to się doskonale uzupełniają. Wystarczy prześledzić choćby ten pion decyzyjny, Artur Płatek, urodzony, wychowany w Zabrzu na osiedlu Janek, 2,5 km mniej więcej od stadionu. Jego ojciec był trenerem Górnika Zabrze w latach 80., asystentem Huberta Kostki. Wychowany w Zabrzu, chodził na mecze przez Płot, skakał jeszcze w latach 70., 80. Trener Marcin Brosz z Paniówek, 7 km od Zabrza. Grał w Górniku 22 lata temu, zresztą jedna z tych osób, które łączą tą wygraną z Legią sprzed kilku dni i tą z 98 roku. Ja powiem nieskromnie, urodzony za płotem tego stadionu, bo tak w linii prostej jest 40 metrów i całe życie w Zabrzu. Jak się wchodzi tu na stadion i się popatrzy na dach, tam wiszą te legendy. Tak. Czy ciężko udźwignąć tą presję, którą oni robią, patrząc z góry? W piłkę grają faceci, którzy są zwykle dorośli, są mężczyznami. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z presją pełnego stadionu i zdjęć, które wiszą na stadionie, to znaczy, że się do wielkiej piłki nie nadają, a my chcemy robić wielką piłkę. I bardzo fajnie się cieszę, że mamy takie nazwiska. I prawda jest taka, że czekamy na czwartą trybunę choćby po to, żeby dowiesić tych kilkanaście nazwisk, bo ja mam świadomość, że tu jest wielu wybitnych piłkarzy jeszcze z lat 60., 70., 80., na których dzisiaj nie ma po prostu miejsca i oni będą. 25 metrów obok mojego gabinetu
siedzi, mam zaszczyt obok niego siedzieć, pan Stanisław Oślizło, no to powie, każcie mi drugi taki klub w Polsce. Ja myślę, że dzisiaj taki piłkarze, nikogo nie obrażając, absolutnie wybitnych, wielkich, o których można używać na słów legenda i tak dalej, to jest dwóch. To jest Lucjan Brykczyk z tych żyjących i to jest Stanisław Oślizło. Trzeciego, szczerze mówiąc, nie widzę niestety, bo po prostu już odeszli, nie ma ich z nami, ewentualnie nie uczestniczą w pracach klubu. Pan Lucjan i Staszek, no to są ikony, legendy, mówię, możemy używać wszystkich słów i oni są. I on dzisiaj też siądzie na meczu za kilka godzin, będzie kibicował Górnikowi. I wiem, że jak będzie dobrze, to w poniedziałek przyjdzie uśmiechnięty do pracy, jak będzie źle, to powie, że nie spał dwie noce, bo tak to przeżywa. Nie wiem, mogę opowiedzieć taką fajną anegdotę. Sprzed kilku dni był mecz z Legią. 91. minuta, telefon z Niemiec. Mówię, kurczę, mecz trwa, no nie będę odbierał. Kto dzwoni, jak mecz trwa? No ale odebrałem. Dzwonił Rainer Kuchta. To jest piłkarz, który grał z Manchesterem United, wygrywał z United, wygrywał z Romą, grał w finale z Manchesterem City i on niemal płaczącym głosem mówi, Darek, czy ty widzisz to samo co ja, patrz jak oni grają. Ci ludzie tym żyją i my jesteśmy im po prostu coś też wdzięczni, mamy jakiś dług do spłacenia wszyscy, bo wychowaliśmy się i trafiliśmy do Górnika też dzięki im sukcesom i to po prostu robimy. Się spotkać z taką osobą, jak tutaj brodaty tata. Człowiek, który odpowiada za całą rozrywkę dla młodych widzów na sektorze rodzinnym, tak? Jest, tak jest. Wzięło się to całkowicie przez przypadek z tego, że po prostu no regularnie Nikodem, jak skończył tam 3 lata, zaczął regularnie ze mną chodzić na mecze, gdzieś tam wrzucałem zawsze gdzieś tam zdjęcia z tych meczy ze sobą, z Nikodemem i tak dalej. No i zdecydowałem stworzyć sobie sektor rodzinny, po prostu jako stronę na Facebooku sobie stworzyłem, no i tam wrzucałem zdjęcia z naszych meczy i to się dość fajnie na początku rozrastało. No i w pewnym momencie gdzieś tam z klubu się chłopaki do mnie odezwali, że mi pomogą, że ja im pomogę i żeby coś fajnego na tym sektorze stworzyć, no i tak to działa. A co dokładnie tam robicie na tym sektorze? Bo będziemy to obserwować później, ale chciałbym, żebyś troszeczkę o tym opowiedział. No przede wszystkim staramy się prowadzić doping. Mamy bęben, mamy megafon. Nikodem główny bębniarz, tak więc na ile się da, staramy się... Pokaż rękę, bo to ręka dla bębniarza musi być bardzo. Jak ważnym elementem w twoim życiu jest ten Górnik właśnie, ten stadion, na którym tu jesteśmy? No, jest bardzo ważny, zawsze powtarzam, że to jest nasz drugi dom. No, zawsze wszystko jest podporządkowane, Nikodem się zawsze śmieje, że babcia się na nas obraża, bo omijamy wszystkie imprezy rodzinne. Ale też rodzina się już powoli przystosowała i planuje wszystko tak, żeby nie kolidowało z meczami, bo wiedzą, że mecz jest zawsze na pierwszym miejscu. Na pierwszym. To Nikodem, do ciebie najważniejsze pytanie tego dnia. Powiedz mi, kto wygra mecz? Górnik! Spotkanie w Zabrzu. No to jak tu nie porozmawiać z przedstawicielem tutaj zabrskiej ziemi, dziennikarzem sportowym, Szymon Podstówka, witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Typowo angielska pogoda. Jak sądzisz, jak dzisiaj będzie przebiegał ten mecz? No mam nadzieję, że tak jak poprzednie 4, czyli Górnik mocno ciśnie z przodu pressingiem i w pierwszej połowie załatwia sprawę, bo choćby na Legii było widać, że trochę tych sił później brakowało, ale na początku to bieganie jest naprawdę, naprawdę mocne. No i mam nadzieję, że po prostu tak będzie i dziś, i do końca rundy. Czyli co, Górnik po dzisiejszym meczu dalej będzie na tym szlaku zwycięskim? Jak sądzisz? No skoro wygrał w Warszawie z Legią i przerwał niemoc, która trwała od 20 kilku spotkań, no to pewnie sky is the limit, tak by się chciało powiedzieć. Tak długo jak Górnikowi starczy tej pary, którą gdzieś tam natknął trener Brosz w okresie przygotowawczym, to myślę, że będzie dobrze. Na pewno widać problemy w obronie i już na Legii było widać, że może w pewnym momencie ona się rozjeżdżać, że gdzieś tego może zabraknąć, bo wydaje mi się, że kreatywności z przodu, jeżeli nikt Górnika nie opuści, no to nie ma takiej opcji, bo i Nowak świetnie się rozumie z Jimenezem, mimo że grają ze sobą dopiero od kilku czy kilkunastu tygodni i skrzydła dobrze funkcjonują. No,
Zobaczymy jak to będzie z tą obroną, bo od tego, wydaje mi się, będzie zależeć pozycja Górnika w tabeli, tak. Nie tylko Zabrzanie kibicują Górnikowi, bo to jest dość rozległy teren, chociaż tak naprawdę tych drużyn na Śląsku jest naprawdę dużo i do wyboru jest ich mnóstwo. Tak, no wydaje mi się, że sytuacja z Piastem i Górnikiem, gdzie spora część Gliwic, może nie centrum, ale gdzieś te dzielnice ościenne, tak jak choćby Sośnica, z której ja jestem, kibicują Górnikowi, no to jest chyba ewenement, że mając klub w swoim mieście, gdzieś jednak serce ciągnie do innego klubu. Tak samo Ruda Śląska jest dość mocno podzielona choćby na kibiców Górnika i Ruchu Chorzów, więc te wpływy gdzieś tam są dość szerokie. No i Śląsk jest takim sporym kotłem, co z jednej strony jest fajne, bo co weekend jest sporo meczów, na które jako kibic piłki można pójść po prostu, gdzieś tam nie sympatyzując z którymś klubem, ale z drugiej strony na przykład jest trudne marketingowo, bo tak jak Lech Poznań, zawiesisz sobie zapach z Lecha Poznań w aucie, to nikt ci szyby nie wybije, ale zawiesisz sobie z Górnika, pojedziesz do Gliwic, no to już może być problematyczna sytuacja, tak? Chyba, że wiesz, po których dzielnicach się poruszać. Chyba, że wiesz, tak. Krążymy pod stadionem Górnika i spotykamy taką osobę i tu nie możemy po prostu pominąć, przejść obojętnie. Pan burmistrz miasteczka śląskiego, który ma dzisiaj patronat nad dzisiejszym meczem, tak? Czy burmistrz też może być takim zagorzałym kibicem? Może, natomiast ja od małego, no to był taki jedyny klub, z którym tutaj takie sympatie gdzieś tam były. Nie jestem gdzieś tam w tych chuligansach czy w Torcidzie, to jest oczywiste, natomiast całym sercem za Górnikiem jestem. Kibic chyba, który przyjechał na ten mecz tak. Najdalej. Tak, z emigracji, już mieszkam 10 lat w Holandii, przyjechałem specjalnie na Górnika. Akurat tak mi się udało, że mam urlop i można zobaczyć mecz z Wisłą. Widzę na galowo chłopaki ubrane, szaliki są. Jasne, muszą być, nie? Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki wynik dzisiaj obstawiacie? 3-0! 3-0 na Górnika, nie? Oczywiście, nie? Powiedz mi, jesteśmy na Górniku, a tu koszulka Gieksy. Czemu? Wspieramy Górnik. Wspieramy. Czyli jesteś kibicem GKS-u? Dokładnie, z Katowic jestem. Katowic. I przyjeżdżasz na mecz? Z Dębu, dokładnie z Dębu. Co? A ty jak? Ja z Rudy Śląskiej. Z Rudy Śląskiej? Oczywiście. Dziewczyny, bo przyszliście tutaj same. Wy tak naprawdę jesteście takimi zagorzałymi kibicami Górnika? Od dwóch lat, całe dwa sezony kibicujemy na każdym meczu u nas. Ja byłam na jednym wyjeździe, ale wiadomo, kobiety na wyjazdy nie mogą mieć. Zakaz? Dziewczyny nie mogą jeździć na wyjazd? Ze względów bezpieczeństwa nie mogą, tylko na miejscu. Dobra, a jaki wynik dzisiaj obstawiacie? 2-0 dla Górnika. Dla Górnika, oczywiście. Górnika. 2-1? Tak. 2-0. Emocjonalnie mecz będzie. Okej. Okay. Podoba wam się, jak chłopaki grają w tym sezonie? Bardzo nam się podoba praca trenera Brosza, wydaje nam się, że idzie na mistrza. Będzie ta 15 gwiazdka? Mam nadzieję na 100%, że będzie. Że będzie pewne. I ja w to wierzę, bo wierny jestem Górnikowi od lat 70., 60. Na każdym meczu Górnika wspiera ich naprawdę duża grupa ludzi z KKN-u. Członkowie KKN-u, jako jedyni kibice Górnika, mieli okazję poczuć i poświętować na żywo to zwycięstwo nad Legią w Warszawie, tak? To pierwsze zwycięstwo w XXI wieku. Powiedz mi, odwiedzasz na każdy mecz, przychodzisz na Górnik? Staram się, wiadomo, są jakieś tam zajęcia, na których nie można, czy cokolwiek, ale jak tylko można, no to rozwelta i kibicujemy. Czy Górnik jako klub bardzo pomaga waszej grupie? Pomaga, organizuje nam bilety, wyjściówki, pomagają też finansowo czasem, organizują nam wyjazdy, zdarza się, naprawdę jest mocna pomoc. No. Takiej okazji trudno nie wykorzystać. Trener GKS-u Katowice, pan Rafał Górak. Wszyscy teraz mówią o Górniku, jak on bardzo dobrze gra. Jak pan się na to zapatruje? No Górnik gra rzeczywiście bardzo dobrze i należy się cieszyć. To klub ze Śląska, także bywamy tutaj często, nawet jak grał słabiej, to też, także nie ma problemu. Górnik gra w Ekstraklasie, dzisiaj jest na ogromnej fali i wznoszącej, jest się od kogo uczyć, także dlatego przyjeżdżamy patrzeć. Czyli przyjeżdża pan tutaj powodglądać trochę nowinki trenera Brosza? Marcina znam wiele lat, to jest mój rocznik, dzieliliśmy jedną szatnię, graliśmy w jednej drużynie.
Także znamy się bardzo dobrze, zawsze mu bardzo życzyłem, kibicuję, trzymam kciuki i dzisiaj jest tak samo. Najważniejsze pytanie dzisiaj. Kto wygrał? Górnik. Górnik? A jaka jest wasza ulubiona przyśpiewka? KS, KSG, KS Górnik, dobrze! To teraz czas na prawdziwą gorączkę. Górniku jesteś! No dziewczyny, dzisiaj remis. Jak wrażenia po tym meczu? Super, ja myślę, że mecz był super. Było spokojnie, ale emocje jednak były. Emocje były. Mecz się podobał, ale dzisiaj nie byli tak dobrzy jak w Warszawie. Nie, te ostatnie 4 mecze to byli dobre, ale dzisiaj to było bardzo kiepsko. To by przypuszczał, że będzie liderem po 5 kolejkach. Trochę niedosyć. Było sytuacji, Jimenez mógł tam coś strzelić, tak samo. No, ale niestety brakło takiego wykończenia. No, mecz był dobry, no, mogło być lepiej, ale jeden punkt jest dobry z Wisłą. Górnik Zabrze, ole! Górnik Zabrze, ole! Górnik Zabrze, Znaleźliśmy pana kapitana. Pan kapitan, jak ocenia dzisiaj mecz? No powiem szczerze, no liczyłem na troszkę lepiej. No nie dużo, ale ten 1-0, żeby ich nie zmieniać, żeby nie odpłynęli tak na tratwie, nie? No. Stadion w Zabrzu pustoszeje. Górnik nadal liderem. Wisła dalej bez zwycięstwa w Ekstraklasie. I mimo bezbramkowego remisu, uśmiech z twarzy kibica Górnika nadal nie znika.